Teraz będzie jeszcze medytacja, bo jest dzisiaj kolejny, drugi rozdział rozważany. Pierwszy był w czerwcu, a teraz będzie we wrześniu. Drugi rozdział z Księgi Mądrości Syracha. Jest taki nowy cykl mądrościowy w oparciu o tą księgę, która w pierwotnym kościele bardzo była szanowana i wykorzystywana do przygotowania do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, do chrztu, do bierzmowania, do komunii świętej, bo jest rzeczywiście pełna mądrości, która nie przemija, która jest dalej jest wartościowa, pożyteczna i życiowa ta księga. Jak żyć według mądrości Bożej. Dlatego prosimy Ciebie, Duchu Święty, Duchu Mądrości, który natchnąłeś do tego, żeby ta księga powstała, żeby przez Syracha tą mądrość wylać na wszystkich, którzy będą czytali, też rozważali ten tekst całej tej księgi. Zachęcam, żeby tą księgę sobie przeczytać w ramach lektury duchowej Mądrości Syracha, albo sobie też wysłuchać w ramach audiobooku. A więc przeczytam teraz, potem takie krótkie też będzie rozważanie, jeszcze będzie modlitwa na zakończenie, wierząc, że Duch Święty ma słowo dzisiaj dla nas, to słowo dla wspólnoty. Więc możecie przygotować sobie ten drugi rozdział. Najlepsze jest to tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia, piąte wydanie, bo mogą być czasem różnice w niektórych słowach, a czasem nawet i zdaniach. Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie. Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia. Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w Twoim dniu ostatnim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na Ciebie, a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały. Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu utrapienia. Bądź mu wierny, a On zajmie się Tobą. Prostuj swe drogi i Jemu zaufaj. Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania i nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli. Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu, a nie przepadnie wasza zapłata. Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i zmiłowania.
Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie. Któż zaufał Panu, a został zawstydzony? Albo któż trwał w bojaźni Pańskiej i był opuszczony? Albo któż wzywał Go, a On nim zgardził? Dlatego, że Pan jest litościwy i miłosierny. Odpuszcza grzechy i zbawia w czasie utrapienia. Biada sercom tchórzliwym, rękom opuszczonym i grzesznikowi chodzącemu dwiema ścieżkami. Biada sercu zniechęconemu, ponieważ nie ma ufności, nie dozna opieki. Biada wam, którzy straciliście cierpliwość. Cóż uczynicie, kiedy Pan nawiedzi? Którzy się Pana boją, będą posłuszni Jego słowom, a miłujący Go pójdą Jego drogami. Którzy się Pana boją, będą szukać Jego upodobania, a miłujący Go w prawie znajdą nasycenie. Którzy się Pana boją, przygotują swe serca, a przed obliczem Jego uniżą swe dusze. Wpadnijmy raczej w ręce Pana, niż w ręce ludzi. Jaka jest bowiem Jego wielkość, takie też i miłosierdzie.
Usłyszeliśmy słowo, które mówi nam o tym, że kto chce podążać za Panem, kto chce Mu służyć, to powinien swoją duszę przygotować na różne doświadczenia. Swoją duszę. Chociaż ciało również bierze udział w udrękach duszy. I że te doświadczenia są konieczne. Bóg, przybliżając duszę do siebie, musi ją doświadczyć. Musi ta dusza być świadoma swoich ograniczeń, słabości, różnych ukrytych wad, ukrytej pychy. Jak powiedział ojciec Pio, że miłość własna to córka pychy, jest bardziej złośliwa niż jej matka pycha. Czyli miłość własna musi obumierać, musi umrzeć w końcu całkowicie, aby zakrólowała miłość Boża. Dlatego Pan próbuje w ogniu swoich wybranych, dlatego, że by wyszło, że są mili Bogu, bez utrapienia. Czy są wierni Bogu właśnie, czy są mili Bogu? Musi to wyjść w utrapieniu, ale trzeba Jemu ufać, prostować swoje drogi. On zajmie się Tobą, już się zajął Tobą. W pokoju wszystko, co z woli Bożej na nas spada, spotyka, przeżywać, w równowadze ducha, przylgnąć do Niego jeszcze bardziej. On wywyższy w dniu ostatnim każdego, kto będzie tak czynił. Bo baczcie Boga, zawierzyć Mu, oczekiwać Jego zmiłowania. Spodziewać się dobra od Niego, wesela. Bo kto boi się Pana, to wszystko otrzyma. Kto zaufał Bogu, nie będzie przecież opuszczony. Będziesz wzywał Boga, On przecież nie odrzuci Ciebie, nie wzgardzi Tobą. Bo Bóg jest przecież łagodny, litościwy i miłosierny. Odpuszcza grzech, wybawia. W czasie ucisku, w którym teraz jesteś, Bóg jest i Bóg Cię, Bóg jest i Bóg Cię wybawi. Też, że nie jesteś w tym utrapieniu, w tym piecu utrapienia sam. On Cię boleśnie wypala od wewnątrz. Oczyszcza bardzo głęboko. Z wszelkiej duchowej rdzy, pychy i innych wad. Tej właśnie miłości własnej, która jest córką pychy, o której, usłyszeliśmy. I ten tekst zachęca, żeby nie być tchórzliwym, żeby nie być zniechęconym, żeby nie tracić cierpliwości. Bo wtedy wszystko się straci, co mogłoby się zyskać, od Boga otrzymać. Ufać. Przecież doznamy od Niego opieki. Doznasz. On Cię nawiedzi. On czuwa nad każdą Twoją myślą, słowem, nad każdą sprawą Twojego serca i życia. Szukaj upodobania w Nim. Nie odwracaj się od Niego. Przestrzegaj Jego słów. Miłuj Go. Miłujący Go będą przestrzegali Jego dróg. Potem można poznać, że miłujesz Boga, bo przestrzegasz Jego słów. Przestrzegasz Jego dróg i idziesz tymi drogami Pana. Przygotować swoje serce, aby przed Panem uniżyć się. I zachęta, żeby wpaść w ręce Boga, a nie ludzi, bo wiemy, jacy ludzie są. Często przewrotni, fałszywi, uczciwi. Ale są też tacy, którzy razem z nami wyciągają swoje dłonie do Boga. Nie ufajmy ludziom, tylko Bogu. A jeżeli niektórym ludziom, to ze względu na Boga, którego oni czczą, tak jak i my. Więc padnijmy w ręce Boga, bo przecież Jego wielkość jest oczywiście nieskończona. To tak samo Jego miłosierdzie. Więc zachęta do tego, żeby właśnie rzucić się ramiona miłosiernego Boga, Trójcy Jedynego. Także tak możemy skomentować
ten rozdział. Dobrze sobie może jakiś jeden werset z tego rozdziału podkreślić. Ja mogę tak zaproponować, mnie osobiście bardzo poruszył i tak bardzo też uspokoił fragment, 16 werset. Którzy się Pana boją, będą szukać Jego upodobania, a miłujący Go w prawie znajdą nasycenie. Szukać upodobania w Panu, bać się Go z miłości, miłować Go i w Jego prawie znajdę nasycenie, znajdziesz nasycenie. To moja propozycja, ale oczywiście każdy może sobie podkreślić ten fragment, który jest dzisiaj dla ciebie. Bo może być, że dzisiaj ten jest z tego rozdziału, a potem może inny werset być dla ciebie. Jutro może być na przykład 5, a nie 16, bo Pan cię prowadzi dalej, bo będziesz trochę już innym człowiekiem niż dzisiaj. Duchu Święty, Duchu Mądrości, spocznij na nas, bo bez Twojej obecności, Twojego tchnienia, Twoich natchnień nasze życie jest puste i głupie i próżne. Nasze zachowania, myśli, wszystko jest wtedy bezużyteczne. Ale kiedy Ty jesteś, kiedy przychodzisz przez Maryję, Stolicę Bożej Mądrości, napełnia nas mądrość i pokora, bojaźń, poznanie Ciebie. Dlatego teraz zaśpiewajmy tę pieśń, którą śpiewamy do Ducha Świętego, szczególnie kiedy jest aspersja, czyli pokropienie wiernych w niedzielę na mszy świętej. Może zaśpiewajmy bez instrumentów, tylko po prostu nasze usta niech śpiewają do Ducha Świętego, do którego nieustannie będąc na ziemi, wołała Maryja, a teraz woła do Ducha Świętego za nami. Jest tutaj Maryja, bo jest tu Duch Święty. Spocznij na nas, Duchu Pana, Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu, i rozumu, Duchu.
spocznij na nas. Spocznij na nas, Duchu Pana. Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu. I rozumu. Duchu poznania i bojaźni Bożej. Duchu miłości i mocy. Spocznij na nas, Duchu Pana. Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu. I rozumu, Duchu poznania i bojaźni Bożej, Duchu miłości i mocy. Spocznij na nas. Spocznij na nas, Duchu Pana. Duchu Pana. Duchu mądrości i rozumu. I rozumu, Duchu poznania i bojaźni Bożej, Duchu miłości i mocy, spocznij na nas, Duchu Pana. Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu. I rozumu, Duchu poszaria, i bojaźni Bożej, Duchu miłości i mocy. Duchu miłości i mocy. Duchu miłości i mocy. Malalohe Maria Shol, Alalai Alenoi, Alalalalala Machanoi. Avara lacher ori 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 asalai, haria la 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 la. Teraz dokonuje się wiele uwolnień mocą imienia Jezusa. Pan uwalnia Ciebie. Pan przychodzi i mówi: uwalniam Ciebie. Pan przychodzi i mówi: uzdrawiam Ciebie. Pan przychodzi i mówi: wskrzeszam Ciebie. Pan przychodzi i mówi: obdarzam Cię mądrością mojego serca. Żyj dla miłości mojej. Nie bój się na nowo całkowicie tracić wszystko dla mnie. A wszystko otrzymasz. Wtedy o cokolwiek poprosisz, dam Ci. Ojciec wysłucha Ciebie. A Duch Święty, Pocieszyciel, pocieszy Ciebie. Żyj według mądrości Ewangelii i tej księgi mądrości Syracha. Głęboko w sercu mówię teraz do Ciebie.
Pan mówi, ja wiem, że kolce cierpienia ranią Ciebie boleśnie. Ale moje dziecko nie ma innej drogi. Jeżeli chcesz kosztować słodyczy nieba, musisz kosztować też czasem goryczy życia na tej ziemi dla mnie. Pan mówi, świat nie wie, ludzie nie wiedzą, jak cenna jesteś w oczach moich. I też takie słowo, wiem, o co przeżywasz. I wspieram Ciebie, podnoszę Ciebie. Wiem, że przygniata Cię ciężar codziennego życia. Ale staraj się być ponad tym. Unoś się jak gołąb, wysoko ponad to. Ponad te wszystkie ciężary tego świata. Bo świat, bo zło, jeżeli nie może skłócić Ciebie do oddalenia się ode mnie, to chce Ciebie przygnieść. Chce Ciebie zniechęcić. Chce Ciebie zasmucać ciągle. A Ty bądź ponad tym. Raduj się, ufaj i trwaj w gorliwości. Pan teraz wiele osób uzdrawia, bo każde spotkanie związane z uzdrowieniami licznymi. Niektóre są odczuwalne, niektóre bardziej ukryte, tajemne. I ci, za których się modlimy, też są uzdrawiani teraz. Uwalniani. W imię Pana Jezusa i Maryi, uspokój się i ufaj. I już bez krzyków, bez hałasu, bez tego, co jest przeszkodą też w tej modlitwie. Trwaj w skupieniu, módl się w ciszy. Pan Cię umacnia i uzdrawia w ciszy. Nad każdym z nas są prawdziwie języki z ognia, czyli znak obecności Ducha Świętego. Nadchodzi nowa pięćdziesiątnica. Przez ubogich, pokornych i małych w duchu przychodzi pięćdziesiątnica moja, mówi Duch Święty, która nie przyjdzie ze szczytów Kościoła, ale z nizin ubogich w duchu. Czyli ta odnowa dokonuje się przez Ducha Świętego w nas, poprzez Ciebie. Mali, cierpiący, właśnie pokorni, ubodzy, modlący się, wzgardzeni przez ten świat, oni odnowią Kościół mój, mówi Pan.
Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie, a noc tak jak dzień zajaśnieje. Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie, a noc tak jak dzień zajaśnieje. Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie, a noc tak jak dzień zajaśnieje. Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie, a noc tak jak dzień zajaśnieje. Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie, a noc tak jak dzień zajaśnieje. Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie, a noc tak jak dzień zajaśnieje, zajaśnieje Twoje światło. Mam taki obraz związany ze świętym Janem Chrzcicielem. Święty Jan Chrzciciel nosił odzienie z sierści, wielbłądzie i pas skórzany około bioder. I niektórzy otrzymują taką duchową szatę. Właśnie tą szatę sierści wielbłądzie, prorocką szatę. Nakłada na Ciebie tą szatę święty Jan Chrzciciel i opasuje Cię pasem skórzanym, który on nosił. Ale pamiętaj, że życie proroka jest pełne utrapień. Karmić się trzeba szarańczą, czyli walką duchową i miodem, czyli słowem Boga, ale także miodem Jego miłości i Jego krwi. Karmić się tym, co najsłodsze w Bogu, bo Bóg jest słodyczą dla duszy. A więc nakłada na Ciebie to święty Jan. To nie są żarty, to nie jest zabawa, to nie jest jakiś wymysł. To się dokonuje w roku prorockim. Bóg powołuje nowych proroków. Powołałem Cię, mówi Pan, od łona matki. Jestem Twoim opiekunem. Będziesz mówił, cokolwiek Tobie polecę. Proszę Cię do osób, które sprzeciwiają się mojej woli. Mów prawdę, proroka nie da się zagłuszyć. Krzycz na całe gardło. Prawdę. I wykrzykuj radośnie moją chwałę, mówi Pan. Dziękujemy za to, że namaszczasz nas, Panie, Duchem Świętym, Duchem Proroctwa. Że każdego pokrzepiasz, aby nikt z nas nie ustawał w drodze, a szedł wytrwale tą wąską ścieżką.